trasa jubileuszowa Various Monks i w ogóle ten powrót, tak nazwijmy wasz, no spotkał się z jakimś rewelacyjnym odbiorem i spodziewałaś się takiego entuzjazmu, bo wiadomo, że takie reaktywacje gdzieś nawet chwilowe cieszą się dużą popularnością, no ale tutaj chyba to przewyższyło oczekiwania, czy nie? Oczywiście, że nie spodziewaliśmy się tego, no bo w zasadzie nie jesteśmy już młodym zespołem i można było to... Narażaliśmy się trochę na ryzyko, moglibyśmy uznani być za odgrzewany kotlet, ale okazało się, że właśnie jest zupełnie przeciwnie, że zespół Various Monks przetrwał, że kompozycje tego zespołu przetrwały próbę czasu i że one nadal no, tarzają ludźmi. Nie boję się używać tego słowa, dlatego że jak widzę, co się dzieje na naszych koncertach, jak przychodzą tłumy ludzi, którzy od początku do końca śpiewają z nami prawie cały koncert i gramy czasami po kilka bisów na jednym koncercie, no to jest niewiarygodne. I myślę, że w przeciwieństwie do 90-tych lat, kiedy odnosiliśmy podobne sukcesy, dzisiaj jakby szanujemy ten moment, w którym jesteśmy i myślę, że dorośliśmy do tego, co teraz się dzieje na scenie, w naszym życiu pracowym. Pojawia się też nowa kompozycja, która też okazała się hitem, chyba już możemy tak śmiało powiedzieć. Był taki stresik, bo jednak też te porównania do tego, czy wiesz, to dorówna tej twórczości minionej, na pewno były, ale jednak sprostaliście wymaganiom fanów i też nie tylko, bo pole pokazało, że publiczność w ogóle kupiła to nowe, stare Various Monks. Znaczy, takich rzeczy się nigdy nie da przewidzieć. My robiliśmy tą nową piosenkę z taką myślą, że na pewno nie będziemy się podporządkowywać żadnym gustom i żadnym oczekiwaniom i żadnym słupkom. I myślę, że tylko dlatego mogło się to udać. Robiliśmy tą piosenkę z szacunkiem do tego, co było kiedyś i z kryterium było jedno, czy nam się to podoba. I wypuściliśmy materiał dopiero wtedy, kiedy się okazało, że to nas zadawala jako zespół. Więc jeśli nas to zadowalało, to była spora szansa na to, że być może zadowoli też kogoś innego. Jak się okazało, tak się stało, no. Fajnie. A ten entuzjastyczny odbiór sprawił, że ten oryginalny plan tej trasy jubileuszowej trochę się zmienił, ona będzie przedłużona, pojawi się więcej nowych kompozycji, bo fani trochę o tym marzą, gdzieś tam piszą, że chcieliby coś więcej niż tylko jeden singiel. Tak. No, za dużo to nie mogę jeszcze w tym momencie mówić, ale no, trasa miała trwać przez kilka miesięcy, natomiast okazuje się, że pojawiło się bardzo dużo nowych propozycji jeszcze na ten rok, pojawiają się propozycje na przyszły i na kolejny. To jest niesamowite. Mamy w planach nagranie jeszcze jednego utworu wspólnie. Co z tego wyjdzie, pokaże nam czas. No, na razie cieszymy się tym, co jest w 2016.